Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Bardzo trudne słowa z dzisiejszej Ewangelii. Nie dlatego, żebym miał jakichś nieprzyjaciół, żebym kogoś nienawidził, ale trudno jest kochać tych, którzy są przeciwko nam, którzy może nie mają takich samych myśli czy tego samego sposobu, toku myślenia, czy może są przeciwni nam. Trudno jest nam utożsamiać się z nimi. Dlatego tak bardzo potrzeba dziś zanurzyć się w to Słowo Boże, które Jezus dziś kieruje do nas i daje nam pewną radę ewangeliczną, aby przemieniać swoje życie, aby przemieniać schematy swojego życia. Dzięki temu będziemy zjednoczeni i zanurzeni w Chrystusie. Jest mowa w dzisiejszym Słowie Bożym o tym, aby błogosławić tym, którzy nas nienawidzą, którzy nam są wrogo nastawieni. Ja jako kapłan bardzo często, gdy spotykam się z taką nieprzyjazną atmosferą, czy z jakimś atakiem, czy na moje kapłaństwo, czy na Jezusa, czy na moją wiarę, bardzo często, gdy te osoby mnie atakują, staram się w moim sercu przeżywać to i oddawać to Panu Bogu. Jak najmniej mówić, błogosławić, nie dać się sprowokować, nie dać się sprowokować do takiego szczekania wobec siebie, bo inaczej tego nie nazwę. Potrzeba nam wtedy modlitwy i zazwyczaj ta osoba, gdy już się odwraca, gdy idzie, to wtedy ją błogosławię. Błogosławię, ponieważ trzeba nam błogosławić, a nie złorzeczyć. Bo jeżeli ja odpowiem tym samym, co ta osoba względem mnie, to będę taki sam jak ta osoba. A przecież nie możemy potęgować zła, mamy potęgować miłość. Bądźmy tymi, którzy propagują miłość w świecie, tą miłość do nieprzyjaciół, a wtedy kto wie, może ich serca będą się przemieniać i też kochać tak, jak i my chcemy i pragniemy być kochani.